Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów. W tym odcinku po raz pierwszy przejadę się czołgiem, który już niebawem będzie możliwy do kupienia w grze World of Tanks, czyli niszczyciel czołgów szwedzki 8 poziomu premium STRV-S1. Czyli można powiedzieć tak od razu, bez testowania i sprawdzania, zapewne będzie on bardzo dobrym czołgiem premium dla graczy, którym się spodobały się te deki szwedzkie z tym przełączaniem na X-ie z trybu oblężniczego na podróżniczy. Niektórzy, można powiedzieć, nie nauczyli się jeszcze dobrze grać tym trybem, więc dla tych osób może to nie być dobry czołg, ale słuchajcie, wiecie jaki jest UDES, ja tylko tak pokażę, to jest UDES 03, tak się prezentuje, no więc ten czołg jest do UDES-a bardzo podobny, no i w tym odcinku właśnie spróbuję porównać te czołgi i zagrać sobie jedną bitewkę. Na początku to, co wszystkich mężczyzn i kobiet interesuje, czyli działo, a więc działo tych oto dwóch pojazdów jest bardzo podobne, czyli penetracja i obrażenia są te same, z tym, że UDES 03 ma lepszą celność, i to nawet tak sporo lepszą celność. Tu mamy bazowo 0,35, a tu 0,4. Czas celowania to samo. Przewaga, jeżeli chodzi o działo na STRV-S1, jest taka, że sporo lepsza szybkoszczelność. I to tu mam na razie załogę tylko na 100% założoną, zaraz założę oczywiście na UDES-a mam przygotowaną, znaczy na STRV-a mam przygotowaną załogę już czteroperkową, ale jeżeli chodzi o siłę ognia, no to czas przeładowania tu mamy na 100% załodze 9,66 i celność 0,33, a na STRV mamy 8,42, czyli jest ostra różnica, czyli o sekundę i 20 coś setnych jest lepiej. Tutaj mamy 3,8, jeżeli chodzi o celność, ale wiecie jak to jest, prawdopodobnie, zaraz to sprawdzę oczywiście w bitwie, jak wejdę w tryb oblężniczy, no to tam taka malutka kropeczka będzie gonić i ta celność będzie bardzo dobra, tak mi się wydaje. Kolejna rzecz, co interesuje, znaczy z czego oczywiście UDES był znany, czyli mobilność. Jeżeli chodzi o działo, można powiedzieć delikatny plusik jest na rzecz czołgu premium STRV-S1, ponieważ ponad sekundę lepsze przeładowanie, a to, jak wiadomo, jest dosyć ważne. A więc mobilność, no tutaj mobilność jest lepsza już w UDES-ie, bo UDES ma ten sam silnik, 550-konny, a nie, ten czołg premium ma 540 koni i waży 33 tony, a tutaj mamy 550 koni na UDES-ie i 21 ton oraz prędkość maksymalna 70 do przodu, 50 do tyłu, a STRV-S1 ma 50 do przodu i 45 do tyłu. Czyli jeżeli chodzi o mobilność, tutaj spora zaleta, jeżeli chodzi o czołg UDES-3, czyli jeżeli ktoś ceni UDES-a za tą niesamowitą szybkość przemieszczania się z miejsca na miejsce, to właśnie STRV jest gorszy w tym. Musiałem włączyć, bo tam. Ok. Kolejna rzecz, która interesuje właścicieli właśnie TD-ków szwedzkich, to jest kamuflaż. No i na tej załodze na 100% na UDES-ie 03 mamy 41,11 bez strzału, a po strzale 8,14, a na premium jest trochę mniej, jeżeli chodzi o ukrycie, znaczy bez strzelania, a po strzale ma trochę lepszy kamuflaż. A tak naprawdę, co jest ważne,
Najważniejsze jest właśnie kamuflaż po strzale. Więc tutaj chyba taki delikatny plusik na rzecz STRV-a. Oczywiście ta różnica jest, jak widzicie, tylko 200 na bazowym tutaj czołgu. Zaraz sprawdzimy, ile można najwięcej zrobić, jak założę oczywiście załogę lepszą. No i cóż, mamy działo, mamy mobilność, mamy kamuflaż. Zasięg widzenia jest taki sam, 456. No i jeszcze mamy oczywiście wytrzymałość, czyli tutaj 1000 HP oraz pancerz 20, a czołg premium ma 1000 HP i pancerz 30. Z tym, że tak jak wiemy, ja tak wam tylko pokażę, no cóż, ten pancerz tak naprawdę, mimo tego, że jest o 50% lepszy niż na UDES-ie, no to będzie papier, tu będzie wszystko wchodzić. I on jest większy, ten czołg od UDES-a, ponad 10 ton cięższy, więc zapewne łatwiejszym będzie celem. No jak widać, jest wyższy i to sporo. Tak jest. Czyli słuchajcie, no tak wygląda porównanie tych czołgów. No i w tym porównaniu, no to wychodzi raczej na plus UDES-a, z tym, że ta szybkoszczelność STRV-a, no to niektórym może się podobać. Ok, więc teraz zakładam załogę już czteroperkową oraz założę już mu kamuflaż. Sekundeczka. No i jest kupione, jak widać, ładnie ten czołg w ogóle się prezentuje. Widzicie, tu ma taką jakąś siatkę zwiniętą, którą prawdopodobnie ta sama siatka, która kamuflażowa, która jest u mnie na suficie, można ją prawdopodobnie rozłożyć na tym czołgu. Oczywiście nie będzie można w tej grze. No i ładnie wygląda, tu różne opony, nie wiem, koła, po co? A nie, to jest wymienne koło. Tu nie, nie wiem po co to. Szczerze mówiąc, nie wiem, w każdym bądź razie prezentuje się ładnie. Ładnie się prezentuje ten czołg. Dobra, czyli mamy już teraz, można powiedzieć, maksymalnie jak można uzyskać na nim kamuflaż. I zobaczcie, czyli maksymalny kamuflaż na tym czołgu to jest 65,31, gdy się ukrywamy, a gdy strzelimy 13,65. To jest naprawdę niesamowity wynik. Tu sobie możecie zobaczyć, co dodaje, czyli to tyle, siatka tyle, to tyle i kawa tyle. No i zasięg widzenia 495 z lornetą, czyli prawie 500, prawie maksimum, i jak widać też, no dałem akurat rozeznanie z sytuacji, które dodaje 12 oraz 7 dodaje zwiad. Bez tego by było, akurat nie mam na swoim czołgu tych dwóch perków, czyli bez tego bym miał minus 19, czyli no tyle, 476, no. Czyli tak dobrze. Aha, jeszcze kawa z bułeczkami, 23. Tak jest. I cóż, już z maksymalnym załogą i tak dalej mamy czas przeładowania 8,24, czyli bardzo ładnie, celność 0,37. Dobra, no to ja myślę, że trzeba się przejechać tym czołgiem i zobaczę, jak on się prezentuje w bitwie. To jest moja pierwsza bitwa na tym pojeździe. Czyli rzucimy na 8. Malinówka. Prochorówka. To jest też dobre. To jest też dobre. Chociaż, no niestety jestem za miękki. Wszystko będzie we mnie wchodzić, więc muszę niestety kampić.
Muszę niestety kampić, no ale przynajmniej zobaczymy, jak to wygląda, czy będzie on dobrze kampił z tej strony. To, no to jak z tej strony, no to... Czekajcie, oni mają tak ciężki. Szczerze mówiąc, chyba stanę po prostu na tej górce, gdzie zazwyczaj te deki stoją i tyle, no. Nie będę tam kombinował, czyli... Cóż, ta bitwa będzie wyglądać troszkę... No i mobilność, no, zdecydowanie gorsza, ale nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Panie 112... No niestety, pan 112 chyba jest na awku, bo jedzie jak... No nie wiem, co mu się stało. Za dużo mamy te deków, będzie kampienie na maksa. Pierwszy czołg zniszczony. No niestety, okropne to jest, ale... Jak oni go widzą? Tak mówiłem, no czołg fajny dla graczy lubiących ten styl grania czołgami. Chyba nie trafiłem. Aha, no i tu teraz przełączę sobie. Trzeba będzie teraz skupić się na tych czołgach ciężkich. Jakby się tu ustawić najlepiej. No niestety nie trafiłem. A i zmarnowałem trochę strzałów. No działo niesamowicie na pieprza. Na ósemkach to jest po prostu miazga. No i widzicie, ta celność niby gorsza niż UDES, ale to jest nadal... No teraz akurat nie udało mi się. Dobra, jedziemy tam, bo już nam nic nie zostanie. No chyba tak już nam nic nie zostanie. Zostały tylko te dwa czołgi. Słuchajcie, no więc bitwa. Bitwa, nic specjalnego. No chyba nie zdążę. No, nie zdążę nic zrobić. Jest tam Skorpion na full HP, więc... No, nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Ja tu miałem oczywiście założoną... miałem... racje bojowe założone.
Ale tak naprawdę nie potrzeba na tym czołgu zapewne racji bojowych. Zarobiłem 72 600 na czysto. Nieźle. Nieźle. No jak widzicie, działo celne. No, myślę, że czołg ciekawy, podsumowując. Oczywiście ta mobilność jest naprawdę zauważalna, jest różnica mobilności zdecydowana, ale szybciej strzela o wiele. No i może robić niesamowite obrażenia. Jeżeli ktoś będzie umiał wykorzystywać ten super kamuflaż, no to powiem wam, dla tych osób, którzy potrafią dobrze grać właśnie na X, ten czołg będzie bardzo fajny. Jak będzie, w jaki sposób będzie można go kupić, za ile i tak dalej, nie wiem. Dowiemy się w najbliższym czasie. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.